Nowa Toyota Camry już dostępna. Już dziś skorzystaj ze specjalnej oferty przedsprzedażowej. www.toyotabielsko.pl. Kierowca tego samochodu zignorował wszystkie znaki. Efekt nie trudno było przewidzieć. Żeby wyeliminować takie zachowania, PKP PLK prowadzą cykl szkoleń dla tych, którzy sami szkolą kierowców. Dziś spotkanie z instruktorami w kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko odbyło się w Bielsku Białej. Dużo wypadków na tych przejazdach kolejowych jednak się zdarza. No więc jeżeli się kogoś uczuli na dany temat, żeby szczególnie uczulić, to może tych wypadków będzie w naszym kraju mniej. Bo każde życie jest cenne, szkoda go po prostu marnować, prawda, przez niewiedzę, albo niedouczenie, albo po prostu lekceważenie sobie przepisów ruchu drogowego. Instruktorzy nauki jazdy dowiedzieli się m.in., że jeśli samochód znajdzie się na torach, a szlabany z dwóch stron są już opuszczone, to można przez rogatkę przejechać. Jest ona bowiem tak zaprojektowana, że jej wyważenie jest możliwe. Lepiej jednak do takich sytuacji nie dopuszczać. Lista grzechów kierowców jest długa. Ignorowanie znaku stop. Nie zatrzymywanie się przed przejazdem kolejowym, omijanie rogatek na przejeździe kolejowym. To jest wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy pulsujących czerwonych światłach. To jest omijanie półrogatek slalomem. To jest jazda na pamięć. W polskich liniach kolejowych dodają jednak, że od 2005 roku w związku z kampaniami podobnymi do tej wypadkowość na przejazdach kolejowych zmniejszyła się o 30%. Od kilku lat prowadzimy te spotkania, uczulamy instruktorów, prosimy, ale również słuchamy ich głosów, gdyż wspólnie chcemy wypracować nowe, może jakieś pomysły, rozwiązania, co jeszcze możemy wspólnie zrobić, aby na przejazdach było bezpieczniej, aby dochodziło do jak najmniejszej ilości zdarzeń. Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku doszło w Polsce do 164 zdarzeń na przejazdach kolejowych, w których zginęło 40 osób, a 27 zostało ciężko rannych. W województwie śląskim w 11 zdarzeniach zginęło 5 osób.